trenerze, niestety pańska drużyna przegrała, z tym, że mecz był bardzo wyrównany. Proszę o ocenę zawodników jak z samego meczu. To może tak, najpierw gratulacje dla Gorzowa, bo byli u siebie świetnie spasowani, naprawdę. Myśmy mieli spore problemy, żeby się spasować na tym torze i generalnie poza Bartkiem nikomu więcej za bardzo tutaj nie pasowało i przegraliśmy mecz, no cóż. Bardzo, bardzo trudny przeciwnik, bardzo trudne warunki dla nas i po meczu. Chyba najgorzej zaprezentował się Peter Kindermann. Znaczy, no, szało gdzieś tam nie było. Drużyna, jak widać, wszyscy porobili te punkty. Nie tyle co powinni, a powinni sporo więcej, natomiast jest to sport i tak jak podkreślałem, gospodarze u siebie są doskonale spasowani i byli dzisiaj na pewno dużo lepsi. No właściwie patrząc na punktację, można powiedzieć, że jeździliście troszeczkę w kratkę. Raz wydawać by się mogło, że już macie te przełożenia super, ale za drugim razem niestety przywoziliście zero. Co było tego przyczyną? Tor, zmienianie warunków torowych czy... Znaczy myśmy próbowali tutaj dogonić gospodarzy i nie ma co się ukrywać, ja jeszcze raz podkreślam, że są świetnie spasowani u siebie na tym torze, a my tego toru tak naprawdę przez całe zawody gdzieś tam próbowaliśmy i jakoś to nie wychodziło. Tak, bardzo dobry mecz w twoim wykonaniu, co było kluczem do sukcesu? No myślę, że po prostu dzisiaj takim kluczem do mojego takiego indywidualnego rezultatu punktowego, no przede wszystkim były dobre starty i gdzieś po prostu udało mi się uciekać rywalom. No ale byłem na pewno przygotowany, wczoraj wróciliśmy, w sumie dzisiaj dopiero wróciliśmy tutaj prosto na stadion do Gorzowa ze Szwecji z eliminacji do Mistrzostw Świata i od rana pracowaliśmy przy motocyklach i te motory, na których wczoraj jeździłem, dzisiaj również na nich startowałem i no, tutaj było o niebo lepiej i miałem i dobry start i na trasie byłem szybki, więc wszystko po prostu tutaj pasowało, żeby zrobić dzisiaj dwucyfrówkę, no ale nie będę podkreślał, no, dużo popełniam jeszcze błędów i gdzieś tam tutaj starsi koledzy to po prostu wykorzystują, już trochę objechali tych zawodów i tych okrążeń, że każdy taki błąd zaraz szybko wykorzystują, no i przez to no, też tracę punkty. A mógłbyś ocenić postawę swoich kolegów z drużyny? Ja bym może określił po prostu atmosferę, jaką mamy. Wszyscy ze sobą rozmawiamy i analizujemy wszystko, każdy sobie pomaga, każdy wymienia się swoim doświadczeniem, co zrobił, co dzięki czemu no, czasami po prostu trafiamy i wszyscy jedziemy dobrze, a czasami bywa tak, że po prostu każdy jest pogubiony i czegoś mu brakuje. Ja też nie miałem tutaj dzisiaj nic do ukrycia, dzieliłem się tym, co mam założone na przysłowiowym kole, jak to się mówi, po żużlowemu i nawet jeśli by było trzeba, to nawet bym był w stanie oddać ten motocykl, żeby ktoś na nim wyjechał do biegu, ale teraz no wiadomo, to nie każdy chciałby, bo to każdy jeździ inaczej. Mimo, że pasować tak, innemu tak, ale na pewno ze sobą współpracujemy i to jest najważniejsze, to jest klucz, myślę, że przede wszystkim do sukcesu. Różnie. Tak jak w sporcie bywa, raz na woje, raz pod wodę. No, tego meczu bardzo się obawiałem, bo dla mnie Mialeszna jest jednym z faworytów tych rozgrywek. Widać, że jeszcze nie wszystko tu w tej maszynie funkcjonuje, bo oprócz wyrównanego składu seniorskiego z bardzo dobrym jeszcze Grzyszkiem Zębotą, który w którymś momencie pewnie będzie uruchomiony, doskonała para juniorów przeciwko mojej bardzo mało doświadczonej, to trzeba było szukać wsparcia przede wszystkim w seniorach, ale można powiedzieć i układało się po naszej myśli i pechowo, no bo takie można powiedzieć dwa wyścigi, trzeci, w którym jest 5-1, no ale jest 5-1 z wykluczeniem Wasulika, który przekracza dwoma kołami ten drugi łuk, gdzie tam często nieraz się zdarza. Czyli on też się na to nadział w ferworze walki. No, słuszne wykluczenie, trudno. No i jest znowu obawa, jest tylko mogło być troszkę więcej punktów. Następny bieg 4-2, gdzie po starcie przegrywaliśmy 5-1, także to nie przychodziło nam łatwo. Także tutaj obawiałem się tego, że w którymś momencie
goście no, złapią ten rytm. Później była trójka i Piotra Pawlickiego i widziałem. I Niki się zaczął szarpać w pozytywnym słowa tego znaczeniu, także nie było łatwo. A z drugiej strony wiem, że jak łatwy jest początek, to później nie wiadomo co szukać w tym sprzęcie i nie można się uśpić. I rywal później wtedy nabiera rozpędu. No, takim kluczowym biegiem był bieg też 12, gdzie zleciał się silnik Przemkowi, upadł jeszcze tak nieszczęśliwie, że wyglądało to dość groźnie na obojczyk, ale w sumie stało się dobrze. No mówię, jeżeli jeden w jakiś sposób nie tyle zawodził, bo trudno powiedzieć o zawodzeniu, bo wszyscy wymieniali się i uwagami i tym, co można poprawić, to druga para poprawiała. No, ogranie Karczmarza Nikiego Petersena przez Rafała Karczmarza, no to też element zaskoczenia, że już tam w tym momencie ta nawierzchnia szeroka poniosła. To są takie gwiazdki, czy choćby wygrany start w biegu 12 przez Alana Szczotki, no pojechał trochę niefrasobliwie, odjechał od tego krawężnika. Są takie jaskółki, które budują też atmosferę nie tylko w zespole, ale u tych młodych chłopaków. No a poza tym, no, tu taki można być lokomotywami, były trzy lokomotywy. Wydawało się, że Iversen też pociągnie, ale później coś mu to nie pasowało. Doskonale pasował się na treningu, ale no, Przemek Pawlicki, pierwsza część doskonała do momentu tego zatarcia motocykla. Martin Waculik i Bartek, no, ciągnęli ten wynik, a pozostali zawodnicy, którzy, tu muszę podkreślić, no, ważne punkty Linusa, tak? Bo bez tych punktów byśmy pewnie uważyłby się mecz do końca, a może by było inaczej. No, udźwignął, ale sumienna praca przyjechała. Właśnie o takiego nam zawodnika też chodziło, bo było kilku kandydatów, że no, mogę go nim dysponować już od piątku przez następne 2-3 dni, także to jest ważne, a że koledzy mi też się pomogli na treningach, to efekt był taki, który można, z którego można być zadowolony. No, 10 trójek, 6 tylko 0, no to statystycznie to wypadło dobrze. No, wykorzystaliśmy tą, mniej dziur mieliśmy można w składzie, może chociaż w Lesznie też nie było takich dziur, ale to była taka jazda na niższym poziomie, tak? Bo można powiedzieć, rozpiętość punktowa nie jest duża, oprócz Bartka Smykały, który pojechał, uważam, bardzo dobre zawody. No to później 7-4, 7-4. Jest to przyzwoicie, ale troszeczkę za mało na zwycięstwo. Ja mówię, każdy wynik, który przed zawodami brałbym w ciemno, bo dużo było niepewności w zespole, przynajmniej z mojego punktu widzenia, takich znakowych pytania, a wyszło dobrze, zawodnicy czytali ten to, rozumieli ten to, jest powtarzalność i myślę, że jakimś z jednych elementów jest ta praca, która wykonuje to się Aregała, jest tym efektem, który też wpływa na wynik. Przynajmniej na razie, jak będzie dalej, zobaczymy. My też się tego toru uczymy. Pierwszy raz jeździliśmy w takich warunkach pogodowych, w takiej temperaturze. Też nie za bardzo jeszcze wiemy, jak to do końca, ale można powiedzieć, jakoś się udało w miarę to poskładać, że wynik jest satysfakcjonujący. Ale mówię, to jest początek, mimo wszystko początek sezonu, bo dużo meczów jest zaległych. Ale może widać, że taki no, ten czub się krystalizuje. Myślę, że Leszno im dalej w las, tym będzie coraz mocniejszy. Czym się pan kierował, powołując Iversena wynikowanych, a nie Słowskiego? Wie pani co, czym się... Bo nie wszystko naraz, a mam taką zasadę niepisaną, tak sobie, że bonusy też się liczą. I tu jest, nie może być walki w zespole o to, kto będzie miał więcej punktów i oni wiedzą o tym doskonale. A poza tym, no, mimo wszystko Niels więcej jeździł na tym torze i potrafił wykorzystać swoje doświadczenie w 13 biegu, gdzie postawiliśmy kropkę, można powiedzieć, nad i. I też między innymi to zadecydowało. Tu nie ma eksperymentów, pewne są też... Zresztą ja decyduję o tym i tak to musi być. Linus wykonał kawał dobrej roboty, być może za tydzień pojedzie w nominowanych biegach. No myślę, że tutaj w miarę było już lepiej się czułem. Chciałbym też podziękować tutaj trenerowi, ponieważ niech sam powie, ile go męczyłem. Już widzę czasami, już chciał
myślę, od początku, jak go tu męczyłem, bo strasznie dużo zmienialiśmy, kombinowaliśmy i jest coraz lepiej, ale trenerzy jeszcze się nie nastawiaj, bo jeszcze będziemy testować i próbować różnych jeszcze rzeczy, żeby było coraz lepiej i wciąż się uczę, wciąż mnie coś zaskakuje, każdy rok jest widać inny, to rozmieniono, jest całkiem inaczej i to wszystko i do tego teraz pogoda się zmieniła i wszystko odwróciło się jak dla mnie i no staram się, próbuję cały czas robić, tutaj z chłopakami z teamu dużo pracy wykonaliśmy i oby tak dalej, jeszcze dużo jest do poprawy. Dzisiaj kilka biegów to było takich troszeczkę na styk, tam trzeba było troszeczkę na łokcie chyba pójść. Fajnie, pot na czole jest, więc fajnie, że on jest, ponieważ taki żużel kocham i taki jest najfajniejszy dla mnie i dla kibiców, żeby tą frajdę sprawiać sobie i kibicom, żeby była walka na torze i żeby to fajnie wyglądało i po prostu myślę, że wszyscy mieliśmy fajny dzień dzisiaj. Really nice to be back and I really missed this place and had a few good practices on Friday and Saturday and the track have changed a bit. It's a little bit easier to race now and I think it produces better speedway for the fans and we know on before the meeting it was going to be a tough one because Leshner is a very strong team and it was close all the way through the meeting but we managed to win with 12 points in the end, so I'm really happy for the club that we stay unbeaten. Okay, so can you just please say a few words about your colleagues? How was the team spirit? Yeah, it was a very warm welcome when I came here. They share information to me on practices on Friday and Saturday. On Friday I was practicing with Bartek and with Martin, and yesterday with Niels and Martin. So, if everyone say welcome home, and it feels a little bit like coming home, and very warm welcome from all club and all teammates and all the fans and everything, and it's the best possible comeback to win the meeting, so I'm pleased. Okay, so are you going to be here next Sunday? It's up to him there. Okay, so I'm going to ask the same questions.